kolejnym gościem z serii Pytam. Gościem, który odpowiada na pytania użytkowników Twittera i Facebooka, jest Marcin Możdżonek. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Marcin, obawiasz się jakichś pytań, czy kompletnie na luzie, z uśmiechem na ustach, jak widzę? Pytań zawsze w jakim stopniu się obawiam, ale spróbuję podejść do tego wyluzowany jak się da. Marcin, to zaczynamy z grubej rury. Zaczniemy od pytań od użytkowników Twittera. Mariusz, zastanawiam się, jak wspominasz swoje odejście z Olsztyna, bo ono było burzliwe i czy to już się rozeszło po kościach? Czas go i rany i to już się rozeszło po kościach, ale było trochę kontrowersji przy moim odejściu. Sprawy tak się ułożyły, a nie inaczej. Nie do końca z mojej winy, ale tak się ułożyło sportowo, tak się ułożyło organizacyjnie, że w tamtym czasie niestety musiałem opuścić szeregi AZS-u Olsztyn. I kolejne pytanie, które jakby poprzednie wprowadziło nas do tego. Aleksandra chciałaby się dowiedzieć, w którym klubie i dlaczego akurat w nim chciałbyś zakończyć swoją karierę siatkarską? Jesteś z Olsztyna, to co, Olsztyn? Tak bym chciał, tak o tym myślałem, ale czy życie sportowe mi na to pozwoli, tego nie wiem. Ale to jest też takie jedno z moich małych marzeń, żeby skończyć karierę siatkarską właśnie tutaj w Olsztynie. No właśnie, olsztyńskim AZS-ie. Ale zamierzasz jeszcze trochę pograć w siatkówkę? Zamierzam pograć tak długo, jak mi zdrowie pozwoli. Kasia Rynkiewicz zastanawia się, czy uprawiałeś jakiś inny sport przez siatkówkę? Jeżeli tak, to jaki? Uprawiałem oczywiście, jak każdy młody chłopiec w tamtych czasach. Latałem za piłką po podwórku. A tak na poważniej to grałem w koszykówkę i grałem również w piłkę ręczną. I jak ci szło? Piłka ręczna gdzieś odeszła na drugi tor. W koszykówce, bodajże z tego co pamiętam, mam nawet dwa mistrzostwa Olsztyna. Ale już końcówka ósmej klasy poszedłem na zajęcie siatkarskie i musiałem się na coś zdecydować. Nie żałujesz, że nie kontynuowałeś kariery jako koszykarz? Nie żałuję. Siatkówka mi się bardzo podoba, jest grą trudną, wymagającą, to czego oczekuję od sportu. No właśnie, dobrze, że wspomniałeś, że jest dyscypliną trudną. Jak tak kibice, zwykli kibice, bez obrazu oczywiście, patrzą na siatkówkę i kurczę, przyjmie, rozegra, zaatakuje, nic z tym trudnego. Ale jednak, jakbyś miał tak popatrzeć i porównać w skrócie do innych dyscyplin, do piłki nożnej i do koszykówki, siatkówka jest tym najtrudniejszym sportem? Uważam, że tak, że jest najtrudniejszą dyscypliną zespołową. Jest bardzo techniczna, wymaga wiele treningów. My bardzo dużo trenujemy, długo trenujemy. Treningi są żmudne, często robimy to samo i czasami jest nudno, ale to specyfika tej dyscypliny tego wymaga. Skoro wspomniałeś o treningach, to Maciek Dziuba chciałby się dowiedzieć, jak wspominasz treningi z panią Danutą? Z rozrzewieniem. Bardzo dobrze wspominam panią Danutę Pszczółkowską. Mój pierwszy trener siatkarski. Dużo mnie nauczyła, bardzo ciepła osoba, do której czuliśmy bardzo duży respekt. Pamiętam, że jako grupa młodych chłopców nawet nikt się nie ważył przeknąć na żadnym treningu. Bardzo miła osoba i bardzo dobrze to wspominam. Jak tak patrzysz teraz na tę młodzież, która trenuje, mają łatwiej, mają trudniej, czy to jest kompletnie inny świat? Nie jesteś taki stary, ale jednak trochę czasu minęło od tych treningów młodzieńczych. Trochę czasu minęło, teraz jest troszkę lepiej, ale wiadomo, jest więcej obiektów sportowych i na zewnątrz, i w halach, jest do tego jakby większy dostęp. Z tym, że może za moich czasów trochę chęci były inne i nie przejmowaliśmy się tym, że nie ma sprzętu, nie ma odpowiednich butów, nie ma odpowiedniej jakości piłek, boisk. I mimo to trenowaliśmy. Ale teraz idzie ku lepszemu, bo tak powinno być. Powinna być baza sportowa, powinien być cały odpowiedni sprzęt, ta cała logistyka i tak właśnie dzieci powinny trenować. A nie masz wrażenia, że ta młodzież jest oczywiście w niekoniecznie negatywnym tego słowa znaczeniu, taka bardziej bezczelna, że pewnie zmierza po to, co chce i też kosztem nawet czasem swoich kolegów? Można spojrzeć na to dwojako. Za moich czasów wrócę do tego określenia i też zdarzały się takie egzemplarze bezczelne i chcące wszystkiego, uważające, że im się wszystko należy i tak myślę, że każde starsze osoby mogą powiedzieć o swoich czasach, swoim pokoleniu. Nawet już w starożytności Sokrates o tym wspominał, że młodzież jest bezczelna, nie szanuje nauczycieli, nie szanuje dorosłych,
więc to chyba się ciągnie i będzie ciągnęło przez całą ludzkość. Widzę, że humor ci dopisuje, ładna pogoda dzisiaj w Olsztynie, to zaczynamy serię pytań trudnych. A na początek pytanie od Moniki. Jeśli Polska zostałaby mistrzem świata, to czy zgoliłbyś brodę na znak świętowania? Jeśli Polska zostałaby mistrzem świata, mógłbym przemyśleć zgolenie brody na znak świętowania. Wyobraź sobie, że jesteś prezesem FIVB, to akurat sugestia od Weroniki. Czy jest coś, co chciałbyś zmienić albo coś udoskonalić? Uważam, że trzeba więcej pracować nad promocją siatkówki na całym świecie. FIVB jest jednym z największych związków sportowych na świecie i mógłby więcej pracować nad popularyzacją samego sportu. A jeśli chodzi o grę, coś byś jakoś to uatrakcyjnił? Czy jest tak dobrze, jak jest? Jeżeli chodzi o grę, jestem raczej konserwatystą i wszelkie zmiany nie są mi do końca na rękę. Wolę, żeby zostało tak, jak jest. Co robisz, żeby się zrelaksować po nieudanym meczu? Trudno mówić o relaksie po nieudanym meczu. Głowa jest gorąca, się w niej gotuje często. Od przemyśleń, co można było zrobić lepiej, co można było zmienić, jak powinno się podejść, gonitwa myśli i tak naprawdę trudno jest zasnąć na następny dzień dopiero. Na chłodno już przychodzą analizy, często siadamy razem z całą drużyną, z trenerami i wtedy o tym myślimy. Trudno mówić o relaksie po przegranym meczu, trzeba raczej chłodno kalkulować. To teraz kompletna zmiana tematu, zmiana dyscypliny. Pytanie powoli staje się nieaktualne, ale jednak komu kibicowałeś na mundialu? Kibicowałem Niemcom. Może to i mało popularne, ale... Ależ skąd? Bardzo dobrze. Kibicowałem Niemcom, podobała mi się ich gra, ich metodyka, ich porządek na boisku i to, jak szli pewnie, jak wyglądali na boisku na pewnych siebie, byli drużyną, grali od początku do końca, obojętnie, który zawodnik był w składzie, grali tak samo. To mi imponowało. Świętowałeś po ich mistrzostwie? Nie świętowałem po ich mistrzostwie, nawet nie obejrzałem meczu finałowego. Okej. To Emil Marecki teraz. Kolejne pytanie, nad którym mam nadzieję nie będziesz musiał się zbytnio zastanawiać. Czy pamiętasz, jak grałeś w kapsle na kormoranie na murku przy hotelu pielęgniarek? Oczywiście, że pamiętam. Doskonale pamiętam. Chociaż już parę ładnych lat temu to było, ale to były świetne zabawy, których już niestety nie widzę na naszych osiedlach. No właśnie, ciężko spotkać w ogóle młodzież na osiedlach, poza Orlikami na przykład, robiącymi coś związanego ze sportem, a kapsle to powiedzmy, że też sport. No w jakimś stopniu to rywalizacja sportowa. Pamiętam, moje dzieciństwo było bogate w tego typu zabawy, podchody, berek, zabawa w chowanego. Piękne czasy, piękne dzieciństwo i bardzo, bardzo miło to wspominam. Wybacz, ale nie potrafię sobie wyobrazić Marcina Możdżonka, który bawi się w chowanego gdzieś na podwórku i próbuje się schować. Nie byłeś niskim chłopakiem. Niskim chłopakiem nie byłem, ale też jak miałem 8 lat, nie miałem 211 cm.